Jak wrażenie? Słabo, trudne dość było, ale zobaczymy, co będzie dalej. No, matura była masakrycznie trudna. W sensie, że myślałem, że będzie prostsza, robiłem wiele tych matur, ale na taką jeszcze nie trafiłem. Czy była trudna geografia, czy łatwa raczej? Chyba dużo nie umiałem, więc stosunkowo trudna. A jak twoje wrażenie? No było ciężko. Wydaje mi się, że była dość łatwa. Za dużo się nie uczyłem, co prawda, ale jak rozwiązywałem poprzednie matury, to były trudniejsze na pewno. A było coś, co się zaskoczyło? Nie, myślę, że nie. Mniej więcej takie zadania jak co roku są. Szczerze mówiąc, patrzeć na te pytania, gdybym się naprawdę nauczyła, to myślę, że by była prosta. A no, bo było dużo liczenia, ja akurat lubię obliczenia w geografii, dla mnie nie sprawiają mi problemu zupełnie, więc w miarę prosta, myślę. A było jakieś zadanie, co cię zaskoczyło, albo właśnie sprawiło ci szczególną trudność? Generalnie nie, w sumie było nic nowego, tak? Ale jak ktoś się dobrze nauczył, to wiedział. No były terytoria zależne niestety, a ja znam tylko Gibraltar i wiem, od kogo jest zależne, a reszta nie bardzo, więc to mnie trochę zaskoczyło i było trudniejsze może. Była podana nazwa na przykład obiektu, tak trzeba było przypisać, czy to jest zamek z Polski albo jakiś obiekt przyrodniczy. I były to nazwy, które ja osobiście pierwszy raz w ogóle widziałem na oczy. Zaskoczyło mnie chyba tylko ostatnie zadanie. A propos tych terytoriów zależnych, jakoś kompletnie się tego nie uczyłam, aczkolwiek mimo wszystko łatwa. Zupełnie nie moje tematy. Nastawiałam się bardziej na mapy, na klimaty, a tu proszę, sama geologia, płyty litosfery, synkliny. Pamiętam, że były skały i musiałem skreślić, która była zła, która nie pasowała do tych pozostałych i z tym sobie w ogóle nie poradziłem. W sensie ja waliłem na pałę, że tak powiem kolokwialnie. Czy ja zawsze miałam problemy tam z astronomią, a na szczęście jej było bardzo mało, były chyba tylko dwa zadania z astronomii, więc dobrze. Jak myślisz, jaki wynik uzyskasz? A jak będzie 50%, to będzie fajnie. Właśnie liczyłam, jak to tam przeliczyć, ile punktów mogłam stracić. To tak mi się wydaje, że z 15 punktów stracę, czyli to będzie tak, 30 punktów to będzie 50%, czyli jakieś 70% jest całkiem możliwe. Nie, no myślę, obstawiam jakieś 60-70%, ale spodziewałem się więcej, naprawdę. 50%? Może zobaczymy. Dobrze będzie.